Siemanko, witam serdecznie. Jesteśmy pod nowo powstałym mostem, ale łowiłem tutaj już kiedyś. Ciekawe, czy coś się odkryje nowego, mocnym magnesem, bo to byliśmy prawie 3 lata temu tutaj. Jest kądzie tutaj też pod mostem właśnie. Cześć wszystkim. Cześć, przygotowuję się właśnie do wejścia do wody. Także wchodzimy i sprawdzamy teren. Kądzie jako pierwszy zdobył pierwszy złomik, pręcik. Ja też mam jakieś tutaj pozostałości. A dziękuję bardzo. No ładnie tutaj. Minęło na 30 sekund, więc pręcik. Dokładnie. Jesteśmy w wodzie, nawet minuty nie jesteśmy i już. I do grubasy. Kolejny pręt. Ale tutaj chyba coś jeszcze jest. O, coś tu jest. O, no piękny złom. Ła, spory złom. I kądzio też ma coś. Ła, co to jest? A, ten beton z prętem. Trzeba to będzie jakoś pozyskać, no. Zaraz to obijemy, o tym obijemy. Już tu. O, pręty prosto z brzegu. O proszę, patrzcie, luzem wyszedł. Wyszedł luzem. Ha. A ten już nie jest taki. O, ale beton. Z młotem trzeba tu przyjść i obijać. O. Oto pręt. Dobrze, spróbuję obić teraz to troszeczkę. Bo to jest fajna płytka tutaj. O, popatrzcie. Elegancka. A tutaj już gwoździki niżej. O, trzeba to wiadro wziąć bliżej. O, jest jakaś bednarka. Porządny kąsek. I jeszcze porządniejszy kąsek. Pijawki. Pół podkowy. Opuszczamy most i idziemy tutaj rzecznym tunelem w miejsce, gdzie było wysypisko perelowskich śmieci. Proszę Państwa, w oczekiwaniu na kądzia, który zaraz tutaj przyjdzie, złowiłem gruby złom. Zawias. Przepiękny. Kądzio wydarł, nie czekał na mnie. Po prostu. Ale to jest taki ten. Żeliwniak. Płaski żeliwniak. Chyba trzeba zrobić bazę i zostawić go tutaj razem z tym zawiasem. Nie będziemy tego targać tam w głąb. Kądzio to na pewno potknął się o garnuszek. Niebieski garnek. Niebieski garnek, a ty taka jakaś dziwna rzecz, taki dings. Drobnica. O, popożarze się otwarz. Ale łobuz. Mam nożyczki. A może być, że gerlaszki. O, ale puszkowy. O, to garnuszek jest. Nie, uciekaj wiaderko. Ładny garnuszek. No, zagłębiamy się tutaj już w dżunglę. Właśnie mnie ugryzł w plec jakiś komar. Kądzio z plecakiem jak jakiś Indiana John. Indiana John, tylko bez S.
Bez S. Indiana John bez S. Tak jak ten psikuta był taki. Bez S. Bez S. No i mamy bednarę wielką. Tym razem trzeba ją skompresować. O, ale fajne. To nie widzę, taka dziabka, graczka. No, taka. Nie graczka, tylko jak to nazwać? Grackowidły. Grackowidły. Zgięte widły. Zgięte widły. Dwa zęby ukruszone. Bestia, no nie, niekompletna. Trochę jak wujek z mur zasichła. Jakieś dziwne odgłosy końciu wydaje. Walczysz z krokodylem? Tak. A ja zamek wpuszczany złowiłem. Lubię, lubię, bo są ciężkie. Porządne złomiki. A, komary gryzą ostro. Ścieżka nieprzyjazna dla poławiaczy, ale już tutaj widzę kądzia na horyzoncie. I tutaj w tym momencie pozdrawiamy naszego ulubionego, jedynego w swoim rodzaju Dariusa Maximusa, ponieważ kiedyś na targu, dawno, dawno temu, podarował mi pewien odblask. I teraz, kiedy mój plecak zanurzył się w wodzie, odblask niczym Iron Man wyciągnął plecak na szczyt. Dziękujemy bardzo Maximusie za te skromne dary. Hojne dary, przepraszam. To są magiczne dary. Widzicie tutaj u kądzia odblask? Błyszczy niczym ślepia wilcze w nocy. Teraz już motorówka w opatówce mnie nie potrąci. Nie, nie. Jesteś widoczny w 100%. Idziemy dalej. Klamerka, już zbliżamy się do miejsca docelowego. Ta klamra jest tak wielka, że musiał ją na pasie nosić co najmniej śnieżny kotkodon. Mógł właśnie taką klamrę mieć, ale pękła. Tutaj gdzieś powinno być to zagłębie złomowe, a kądzio odkrył? Piękne źródełko. Wybija tutaj do tej rzeki piękne źródełko. Albo szambo. To chyba szambo. Na razie po pierwszym zanurzeniu rupiecie wychodzą, ale jest świca. O, jakaś rurka od roweru chyba. Od siedzonka. Od siodełka. A to co? Jakiś wichajster. Jest kolejna świeca. Tutaj łańcuchy też motocyklowe wychodziły. No i ogólnie fragmenty motocykli. O, jakaś zębatka. Coś do czego. O, jest jakiś gruby złomik. I kolejna świeca. Tak, trzecia świeca już. Ale to są z starych takich świec. To stare, stare, wszystko tu jest stare. Pokaż, pokaż mi. Stare jak świat. A to co? Gruby złomik. Taka ciekawostka. Ceramika, która znajduje się na świecy, można sobie ją zawiązać na sznureczku i będzie ona pełniła taką samą rolę jak wybijak do szyb. W samochodach na przykład. O, to niezła ciekawostka. O, i tak jak mówiłem, tak jest. Kawałek łańcucha od motocykla. Ale tu jest syf. Pokaż, co tam masz. Taki pręcik wygięty. To jest haczyk do furtki jakiejś. Haczyk do furtki, może być i tak. I coś takiego. Jest coś dużego i przyjemne uczucie, bo wychodzi na zewnątrz. O, ruła. O, jakiś tutaj jeszcze kabelek jest, chyba miedziuszka jest, tak. O, ruła porządna. Ej, znalazłem smoka chyba. Patrz, jaki pysk. Lecimy dalej. O, kądziu ma jakąś ramę. Okienna. Trochę niżej, bo nie widać. O, pięknie. I jeszcze scyzoryk jest taki
wyczyścisz sobie go i będziesz miał. Tak. No i dotarliśmy pod most. Ciągnąłem ze sobą magnes, no jeszcze troszeczkę złapał towaru. Lecimy dalej. Porządnie. Porządnie. Pełne dwa. Tak. Zobaczcie, co leży tutaj w krzakach obok rzeki. Znaczy nawet nie w krzakach, to rzucony. Kondziu stwierdził, że to musi tu polecieć, bo jest zardzewiały łańcuch. Tutaj urwany hamulce. Kondziu, no dawaj tutaj jakiegoś trika pokaż. No dobrze jest. Dawaj w pola tam, dawaj. To się już kameruje! Fajne koraliki. Wyglądasz jak taki niedźwiadek w cyrku. Pojechał w pola. Wracaj! No tego się nie spodziewałem. Jedzie tu. No porządny rower. Uważaj, hamulców nie ma z jednej strony. Chłop w woderach na rowerze. To dawaj teraz ty. A to, no dobra. Uwaga. O kurde, jak nisko. O kurde. Jedziemy. Ja to na stojąco, bo za nisko jest, siodło. Elegancko. Gdzie pan tylko moim polu? Posiadłem jeździ. Przepraszam. Rdes. Tak. A to pan jest tym słynnym burmistrzem Opatowa? Tak. No pięknie panu się tu powodzi. Tam pobudowany piękny zamek. Tutaj posiany rdes. Dlaczego to człowiek w tym życiu doszedł? Masz rozmach. Tak. W sumie stwierdziłem, że to jest tak niedaleko, także żółw. Ja bym spadł. Dobra, na razie. Cześć. Oczywiście zostawiamy go i lecimy pakować złomik. A złomiku jest... O, prawie całe wiadro tutaj. O. I drugie. I lecimy dalej. Jesteśmy na drugiej miejscówce i Kondziu podziwia tutaj stalagmity. Piękne. Weźmiesz sobie? Na co? Tutaj kiedyś potknąłem się o żelazko na węgiel, z kominem. Mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj będzie. Pierwsze fanty to bateria stara, płaskowniczek, błotnik i taka śruba wielka. O, jest spodek. Zieloniutki, piękny spodek latający. Miednica. Oczywiście bez dna, tradycyjnie. Imprezka bez niebieskiego garnka to nie imprezka. Miednica się suszy. Wiaderko czeka na kolejną dawkę złomu. Mamy fancika takiego. Nie ma tu jakichś grubych złomów, ale i tak jest fajnie. Kończymy na dzisiaj, co Kondziu? Kończymy, kończymy. Nie było tego za dużo, ale może, jakiś jeszcze urbex zrobimy? No właśnie, może by jakiś fach po drodze? Przez takie chaszcze trzeba było się przedrzeć, żeby dojść tutaj do tej chaty. O, ciężko, ciężko. No jakoś tu... Siemanko, Kondziu. Zobaczmy, co tu się dzieje.
Nie ma już dachu. O matka, jakieś worki z cementem składowali tutaj. Ledwo się trzymają te ściany. Nie ma już. Te ściany są tak poburzone, tak troszeczkę wygląda, jakby tutaj to było takie gospodarcze trochę. No? Może rozbierali je? A w tym miejscu na przykład tak gospodarcze. No, strychu już nie ma, można powiedzieć. No właśnie, tak. Składowali tam jakieś worki, tu okna poskładowali. Ładne ściany kolorowe były malowane, wzorki. Ale tak to pustki. Ops, przepraszam. Piec jeszcze został. Słomik już na bazie, elegancki, to trzeba ostukać, pobrać płytkę. Dzięki za oglądanie filmu, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! Cześć.